kolejne chwile, godziny i chwile nudzenia mijają w czasie mojego wolnego, więc a że lubię uczyć się tego tekstu przy kawie, no to wiecie gdzie jadę? Jadę do kociej kawiarni, mordki moje. Już w takiej byłem raz w Gdańsku, a zobaczymy jaką tutaj mają kocią kawiarnię we Wrocławiu. Jak będę, nagram wam jakieś ujęcia z kotkami, które może przyjdą się do mnie połasić. Lecę, na razie. No, witajcie kochani, tak jak mówiłem, jestem w kocie kawiarni, oczywiście kawusia musi być. No i dobra, to co? Jak zawsze. Możemy zobaczyć, co pan ma. Tekst leży. Ciacho prawie zjedzone. No ale mam chyba pecha, bo dwa kotki śpią. Jeden się schował. Troszeczkę mamy tutaj już jest tutaj, no ale... Wasze zdrówko. Wiecie co kochani, no wyszłem z tej kociej kawiarni, kawa i kot, no ale powiem wam szczerze, nie jestem zadowolony, zasatysfakcjonowany nie jestem. No myślałem, że byłoby lepiej, no ale na kocią kawiarni, żeby trzy koty były, gdzie dwa spały, jeden nawet w ogóle nie podszedł, no ale rozumiem to, że no może akurat trafiłem, że spały te koty, no ale jak u siebie w Gdańsku byłem, no to tam przynajmniej z 15 tych kotów było, czy 12, dużo było tych kotów na duże pomieszczenie, no może to małe pomieszczenie, nie znam się na tym, piszcie w komentarzach co myślicie o tym. No powiem szczerze, nawet nie miałem możliwości żadnego pogłaskać i zobaczyć, szczerze mówiąc. No kawa była dobra, ciacho było dobre, ale wyczaiłem, że jest tutaj papugarnia, więc jadę do papugarni, bo ja jestem wariat do papugami. Jakbym mógł mieć, to bym miał na pewno. Więc jadę teraz do papugarni we Wrocławiu, kochani. Możliwe, że nie nagram tam nic, bo mam doświadczenie, że jednej osobie, Gondolizie papuga w Gdańsku, właśnie zjadła telefon. No, dosłownie pogryzła go, prawie go zjadła. Więc tutaj pewnie nic nie ponagrywam. Więc co, udaję się do tej papugarni, no i kurde. Znowu na ten tramwaj. Mordy, trzymajcie się. I co, do następnej części. No właśnie, idę kochani, jestem na ulicy Oławskiej. Stoi 450 metrów do papugarni, do moich ulubionych papużek. Nie wiem, kto jest z Wrocławia, nikt mi mówi. Czy ja jestem na starówce, czy nie. Czy to jest jakaś, tak jak u nas właśnie, skurs. Na pewno to jest starówka, stare miasto. Zobaczcie, jakiś plac główny. Myślicie o tym, powiedzcie mi dokładnie gdzie jestem. Bo ja się trochę gubię, zobaczycie tutaj zaraz zdjęcie mapki gdzie jestem. To jest właśnie z Wrocławia, niech mi mówi. Powie dokładnie gdzie jestem, ale to jest pewnie jakiś, można powiedzieć dokładnie, pewnie centrum. Oceniajcie i mówcie. A ja drepczę sobie dalej. Do papużek. Do matki dotarłem tutaj, ale się okazało, że nie znalazłem, bo prawdopodobnie ją przenieśli. Tutaj pani w lodziarni powiedziała mi, że muszę podejść kawałek dalej do placu głównego i tam gdzieś mam się kogoś spytać, żeby znaleźć. No. Wszyscy jej się pytają, gdzie ta papugarnia jest, bo adres wskazywał tam, a muszę się jednak cofnąć. A ja jak dupek latałem dookoła, tu wszędzie szukałem, gdzie to może być. No ale pozdrowienie dla pani lodziarki. Powiem kochani, odpuszczam, bo latam jak dupek, szukam wszędzie, nie mogę znaleźć. Na Facebooku u nich ostatnie posty były z lipca 2020 roku. Więc co, nie będę jak debil latał, szukał, no trudno. Moją ocenę dostaną jedną gwiazdkę na pewno, bo no bez przesady, no gdzieś przenieśli niby i nie wiadomo, nie aktualizują swoich danych, no na minus. To dla mnie, ja idę czegoś innego szukać w takim razie. A wy co, jeżeli jesteście właśnie stąd, no to powiedzcie, czy źle szukałem, czy gdzieś może w pobliżu krążyłem. Jestem na jakimś tutaj placu, nie wiem dokładnie gdzie. No ja lecę coś dalej pozwiedzać. Trzymajcie się. Nie wiem kochani, szukam teraz swojego przystanku tramwajowego.
żeby wrócić do hotelu, bo się okazało, że dostałem SMS-a, że jutro o 6 rano, o 6.15 mam transport już na plan filmowy, no i teraz szybko szukam właśnie tego swojego przystanku na tramwaj, żeby pojechać, ewentualnie tam jest taka jakaś restauracyjka koło hotelu, sobie tam coś zjem na ciepło, no ale nie wiem, chyba zabłądziłem, zobaczcie gdzie jestem, czekajcie, nie mogę przybliżyć. Teatr Lalek, gdzieś przy jakimś teatrze Lalek, jestem, no i teraz drepczę, szukam cały czas swojego przystanku. Nieprzyzwyczajony za bardzo do marzenia, wiecie, leniwy zawsze samochody, no teraz na piechotę wszędzie to nogi napieprzają. Chyba mam tam skręcić, tam są jakieś przystanki, no, tędy chyba jechałem. Dobra, szukam dalej. Mam morki, znalazłem swój przystanek. Okazało się, że 100 metrów prędzej mogłem też wsiąść tam na przystanku, też tam jedzie 17. Ale wiecie co, jest strasznie, o, widać po mnie, jest strasznie duszno, strasznie gorąco. Jest godzina troszeczkę po 16. Chyba przypierdzieli konkretny deszcz, więc no, może być grubo. A zresztą były alerty dotyczące, że właśnie będą silne opady i ewentualnie burze. Co, będzie ciekawe. Zobaczcie mordy, jaki zabytkowy tramwaj podjechał. Podobne trochę jeżdżą u nas w Gdańsku. Ale takie inne. Prędzej jak jechałem w tą stronę, w stronę Papugady, to widziałem taki czerwony, to stało, a teraz jest niebieski. Fajne, co? Ten tramwaj jest bliska. Zobaczcie sobie. Wiecie co, kochani? Chyba z hotelu, z tego, z koło hotelu tam nie wypali z jedzeniem, bo robi się ciemnawo, błyskało już. Ja tu lecę raz po hulajnogę. Z hulajnoga i hulajnogą zapitalam do hotelu, no bo już zaczyna pomału kropić. Już się błyskało. A tutaj jest mój środek transportu, zobaczcie, o. Tu jest środek transportu mój. Ale widzę, że tu jest jakiś sklepik. Wpadnę chyba tylko parę drobiazgów, sobie kupię jakąś kolkę, coś do picia, jakieś jedzonko może i wtedy razo zapiję. Nie wiem czy słyszycie, kochani, ale zagrzmiało. Ja już właśnie zbliżam się do hotelu swojego. Pyk. Gdzie tam widać moje okna, nie będę mówił które. Zgadujcie, powiem tylko, że na parterze. No ale jakoś udało mi się przed deszczem uciec, pewnie tak z dobre parę minut, może do pół godzinki, ilu nie konkretnie, bo jest dosyć ciemno. Ciekawe czy słyszeliście ten grzmot, jak słyszeliście to napiszcie w komentarzu. A ja... Hejka kochani, jest niedziela, około godziny 6, musiałem wstać o 5, tak, niedziela, musiałem wstać o 5. Za 15 minut, czyli 6.15 mam transport w tym busiku, który widzieliście w części pierwszej tego vlogu. No i co? Czuję coś, że jak zabierają o 6.15 mi z hotelu, to będzie cały dzień pracy, więc pewnie późno wrócę dzisiaj do hotelu, a jutro mam pociąg o 4.20, więc też będę stawał dosyć szybko, czyli o 3 w nocy. No, postaram się teraz coś nagrać z planu filmowego, może będzie bez mówienia, czyli coś po cichu, tylko po prostu nagrane, jak tam pracują kamerzyści, dźwiękowcy itp. itb. To co, mordki, ja zakładam buciki i idę. Chociaż deszczyk pada. Może słyszycie. Do później. Właśnie, kochani, podjechał mi środek transportu, ja właśnie już idę. Dzień dobry. Na kogoś jeszcze, czy tylko ja? Jeszcze. Aha, dobra, to ja wbijam na tunel. Zostawić otwarte? Tak.
Tak właśnie taki wygląda w busiku. Takim busikiem się porusza. No hejka kochani, dojechaliśmy na miejsce, no ale największa beka jest, że cały czas pada deszczyk, zobaczcie sobie. O. Siedzimy już w busie, czekamy na decyzję, co dalej. A największa beka, że mamy sceny w lesie, więc nie wiadomo jak to będzie. Do później. Nie uwierzycie kochani, ale nie odegraliśmy żadnej sceny. Próbowaliśmy, ale zobaczcie co się dzieje. Pada. Cały czas pada. Odegraliśmy. Spróbowaliśmy odegrać jedną scenę, w której miałem brać udział. Panele się całkowicie pozmieniały. Dostanę telefon, kiedy mam przyjechać na nagranie. No witajcie kochani, kochane mordeczki. Jak widzieliście z poprzednich nagrań, no nie wypaliło dzisiejsze plany filmowe w plenerze, w lesie, no bo padało, nie dał rady. Mam kilka fotek, które też puszczę i tam nagrania, jak ten deszcz padał, żeby wam pokazać, udowodnić, że nie kłamie. No i mimo woli siedzę dzisiaj, znowu się nudzę, bo jutro mam pociąg o 4:20. Też wam coś nagram z podróży z powrotnej. Może jak coś się wydarzy, może coś będzie, coś tam nagram na pewno. No i mimo woli się zrobi trzecia część z tego vlogu, bo będę musiał czekać na telefon na dzień, kiedy mam znowu tu przyjechać, żeby dokończyć nagranie tego. Ja teraz idę w kimono, bo coś mi łeb napieprza teraz. Muszę się chwilę przespać, no i dalej się nudzę. Trzymajcie się. No mówiłem kochani, że jak coś wymyślę, gdzieś będę jechał, to wam to nagram. Nie chcę mi się siedzieć w hotelu. Wyspałem się trochę. No i widzicie co pomyślałem? Jest godzina, mam około 14 chyba. No o 13:30 może być obiadek. Lecę sobie na kebaba, kepsa. Blisko mam tu hotelu, zauważyłem na internecie. Wiem, zdrowa żywność, wiem, podstawa. Kebab jest zdrowy, wiecie dlaczego? Bo ma dużo warzyw, dlatego kebab jest zdrowy. Dobrze, że to nie kebab u Turka, bo mi dupę jutro rozwaliło. Ale no, na szczęście jakiś ekspres kebab, więc zobaczymy. No. Lecę teraz oczywiście po hulajnogę, no bo nie mogę schudnąć idąc zjeść kebaba, przecież wiadomo, tak? No, zobaczymy się na miejscu. No, kebabek się robi. Już poszedł się wziąć. A co? Wziąłem sobie kurwa dużego. Co ci wydąszy złoto? Zobaczymy jak mi smakuje. Z wołowinką. A okolice tak się prezentuje. Zazdrości, chyba ślinka cieknie. No powiem kochani, że jestem mile zaskoczony. Bardzo dobre. Bo z wołowinką sobie wziąłem. Mięso jest w miarę. Okay. Nie rozwala się tak mówię. O. Nie jest gitara. Tak to można żyć.
Do tego. Wiecie, zakochani, właśnie zjadłem tego kebaba już. Jestem najedzony. Ciekawe, czy mnie teraz hulajnoga uniesie. Ale powiem szczerze wam, że no, nawet polecam. Express, Kebab Express. Jak jesteście z Wrocławia i znacie tą miejscówkę, to mówcie, czy wam też tutaj smakuje. To jest na rogu ulic Powstańców Śląskich, a Krzycka. Tam z tyłu za nim jest przystanek Krzyki. No nie wiem, ja polecam, bo rolo wołowinka mi smakowała w miarę. Taki troszeczkę dziwny smaczek miała, ale też pewnie tak smakuje wołowina, dawno miałem, więc... Co myślicie o tym kebabie, o tym miejscu tutaj? 19 zł. Duży, ja się najadłem jako duża osoba, z dużym brzuchem i jest wszystko ok. Piszcie, co myślicie o tym, jeżeli znacie, jeżeli jesteście z Wrocławia. No, po kebabie oczywiście, a nie po słonym, zachciało się coś słodkiego. Więc... O! Tak. Znalazłem sklepik, który w niedzielę jest otwarty. Oferty są zdziwione. Zrobiłem parę zakupów, żeby mieć na jutro do pociągu. Nie. No i myślę, że pojadę do hotelu już, bo muszę stać po trzeciej, bo o 4:20 mam pociąg. Więc chyba lepiej teraz sobie trochę wypocząć. Podjedzenie loda. Jakieś picie pierdoły takie kupiłem do pociągu, żeby było coś zjeść. No, żeby śniadanko to zjeść w hotelu, to musiałem jakieś sobie kupić, bo śniadanie są od 6:30, a ja o 3:30 będę opuścił już hotel. Tam mój środek transportu już stoi. Więc zaraz ruszam i jadę do hotelu. Myślę, że odezwę się już rano, jak wstanę jutro. Przed jazdem, przed opuszczeniem hotelu. I jeszcze sobie chwilę pogadamy. Majta się. Miałem już, kochani, niczego nie nagrywać, jak wrócę. Ale zapomniałem, że jeszcze raz zostawiłem woreczek. O! Zobaczcie, kolejny jakiś prezencik. Coś podobnego do tamtego. Czekajcie, jedną rękę dam radę otworzyć. O. Takie wszystko. O, czekajcie, pomogę sobie drugą. O, o. I znowu takie karteczki. Zobaczcie. Ciekawa rzecz. Widać, że wszystko takie rzeczywiście ekologiczne, bo to jest przerobiona pewnie tektura. Widać, że to takie przerobiona pulpa jakby z papieru. Zobaczcie. O. Ciekawe, co wy myślicie o tym. Mi się wydaje, że dosyć ciekawa rzecz. Tak się prezentują dwa prezenciki za niesprzątanie pokoju. Tyk. Ja uważam, że ciekawa rzecz. Naprawdę ten hotel jest taki dosyć eko, bo nawet można sobie dolewać. Przerwało filmik. Można nawet sobie dolewać wodę do butelek swoich plastikowych, żeby nie kupować kolejnych i żeby kolejne plastiki nie wchodziły w ruch. No to dobra, żegnam się, cześć. Witajcie, kochani, tym razem tak w odbiciu lustrzanym chcę się pokazać. Jest godzina przed 3:00. Ja już mam po 3:10 zamówioną taksówkę, bo o 4:20 mam pociąg. Mówię trochę po cichu, żeby nie obudzić tam sąsiadów, bo dosyć cienkie ściany są. No i co? No i zostawiam pokój. Zobaczcie, w idealnym stanie. Tak jak powinno się zostawić. Zostawiłem pani sprzątaczce też miły gest. Z karteczką po ukraińsku dziękuję, miłego dnia. I coś na osłodę życia. No i co, kochani? Ja się pomału zbieram. Idę się wymeldować. No i jadę. To bagaże na mnie moje czekają. Więc co? Do zobaczenia w pociągu. No, kochani, jestem już na dworcu głównym. Czekam na pociąg. Mam jeszcze... No, dobre 40 minut. A to zobaczcie, jak ludzie muszą sobie czekać na pociągi.
śpią. Przez stację Rynica. No raczej to nie są chyba bezdomni w magazynie. To ma chociaż możliwe o tej godzinie. Stoi na torze 6 przy peronie 3. Ja czekam. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Planowy odjazd pociągu o godzinie 3. A, jeszcze jedno ma. Oczywiście. Chyba musi być. Przez stację Rzeb. Tylko miała być kufelka, kurwa, co? Połowy mi należy. Nie jest. Przy peronie 4 stacji w Belce. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Dansko Biała Główna. Przez stację Oła. Rzeb. Opole Główna. Tam na dole to moje. 4:20 Gdynia Główna. Stoi na torze 7. Przy peronie 4 jeszcze troszkę czasu jest. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Planowy odjazd pociągu. Kochani, zobaczcie, takie coś powinno być wszędzie. Chuj, nie działa. To powinno jechać do góry. Bagaż powinien jechać do góry, ale może o tej godzinie nie jest włączony. Chuj, chciałem wam pokazać, jak chuj wyszło. Siedzę w pociągu, kochani. Prawie sam. Nikogo prawie nie ma. No ma jednak stąd rusza pociąg. No i co? Jadę 5 godzin 20 parę minut przede mną. Najpierw może z kimono, trochę później na internecie posurfuję, no i co? No i do domu się w Gdańsku odbędę. Dzięki za uważne oglądanie mojego vloga. No i zapraszam na kolejne nasze filmiki na naszym kanale. Trzymajcie się, cześć.